Dużo dziewczyn jest w stanie bardzo szybko sprawdzić cię, jaki jesteś. Mówimy tu o doświadczonych dziewczynach. I będą dziewczyny, które no, w większości przykładowo tych doświadczonych, no, odwoła spotkanie dla zasady. Tu chodzi o to, żeby po prostu ciebie sprawdzić. Naprawdę. Zazwyczaj dziewczyny doświadczone, no, już operują z tymi facetami. No, naprawdę, to już są grube, jakby to powiedzieć, liczby, no nie? Więc dużo rzeczy, no, jest powtarzalnych. I przykładowo na dzień dobry eliminowani są, powiedzmy, goście, którzy jak podejdą gdzieś tam, wystarczy powiedzieć, mam chłopaka, bum, do widzenia, już jest wyeliminowany, no nie, okej. Okay. Następny. Dzwonisz przykładowo do dziewczyny, ona specjalnie nie odbiera, żeby sprawdzić, czy zaraz zadzwonisz drugi raz, czy coś jej napiszesz, no nie, i już sprawdza. Jeśli ty zachowasz zimną krew, poczekasz, ona odzwoni, odezwie się, bum, test zaliczony. Kolejną rzeczą jest to, że dziewczyna gdzieś tam podaje ci jakiś termin, umawiacie się, wszystko jest zapięte na ostatni guzik, no i godzinę, półtora, dwie albo rano pisze ci, że przepraszam, ale nie dam rady. Zazwyczaj piszą, no nie, no mało która dziewczyna ma w sobie tyle, jakby to powiedzieć, siły, energii, odwagi, żeby po prostu zadzwonić i powiedzieć ci, że nie da rady, a dzieje się to dlatego, bo wie, że może się gdzieś tam jeszcze przekonać, no nie, no po prostu chowa się za otoczką po prostu urządzenia, więc pisze, no nie, bezinwazyjnie i tak dalej. No i sprawdza cię. W tym, jakby to powiedzieć, etapie wystarczy napisać OK, nie przekonywać, nie gdzieś tam pisać OK, rozumiem, po prostu wystarczy zwykłe OK, to nie, naprawdę, bez drążenia i tak dalej, bez żadnych buziek, po prostu wystarczy. Następnie ona najprawdopodobniej sama się odezwie po pewnym czasie, no nie, no i wtedy dzwonisz i się umawiasz. Przychodzisz na spotkanie, śmiejecie się i tak dalej. I w jej głowie już jesteś fajną, wartościową osobą, bo przeszedłeś jej testy. Bum, już jest na ciebie bardziej otwarta. Kolejny test zazwyczaj będzie przed pocałunkiem, to już końcówka. No i ostatni test będzie przed, jakby to powiedzieć, wejściem do jej komnaty tajemnic. Także naprawdę i dużo gości na którymś etapie przegrywa. Naprawdę. Po prostu sami się eliminują, bo dziewczyna nie chce faceta, który jest, powiedzmy, albo jak to mówię, jego pewność siebie jest sztuczna, jego spokój jest sztuczny. Wszystko jest po to, żeby cię sprawdzić. Naprawdę, z topowymi dziewczynami, które mają już mega doświadczenie, to po prostu u mnie to są, ja to mówię, wakacje. Wakacje, bo ja powiem wam szczerze, ja wiem, co po prostu ona zrobi, no nie, i tak dalej. Po prostu znam, jakby to powiedzieć, gdybym był na egzaminie i baba by mi dała testy, to ja bym siedział z uśmiechem. Wiecie dlaczego? Bo ja bym miał pod tą kartką miałbym wszystkie rozwiązania, no nie? Ja po prostu test, który nauczycielka mi, powiedzmy, dzisiaj dała, ja już od kilku lat mam u siebie gdzieś tam wykuty na pamięć w głowie, no nie? Więc nic mnie to nie zaskoczy, no nie? Naprawdę. I teraz goście, którzy gdzieś tam nie mają doświadczenia, no zazwyczaj na którymś z tych etapów polegną, no nie? To jest taka gra właśnie. Wszędzie, gdzie nie pójdziesz, no nie? Czy to gdzieś tam szukasz pracy, jest dużo ludzi, no to jak się eliminuje gdzieś tam niekompetentne osoby? No jakimś testem, no nie? Rozmowa kwalifikacyjna i po prostu i tyle. I
wygrywa no, ten, który, jakby to powiedzieć, ma najlepsze kwalifikacje, że tak powiem, największe doświadczenie. No nie? Więc jakby to powiedzieć, ja uwielbiam gdzieś tam super doświadczone dziewczyny, bo wiem, że inni nie dadzą rady. Po prostu nawet niech sobie mówi, że ma chłopaka, nawet niech sobie mówi, że coś tam, coś tam. To ja ci powiem, że ci goście sami się wyeliminują. Większość gości sami się eliminują. Bo gdy dziewczyna nie odbiera, co się dzieje? Cały się poci, już szuka na forum, już szuka na internecie. Co mam zrobić? Dziewczyna nie odebrała pomocy! Widzicie, i gość już nie ma doświadczenia, i ja powiem ci szczerze, tak, no ja nie jestem w stanie ci w 100% odpowiedzieć na to pytanie, bo są różne sytuacje. Ja musiałbym poznać od początku do końca wszystko, co mówiłeś, jak stałeś i tak dalej. Jedynie co ci mogę powiedzieć, to poczekaj. Cierpliwie. Poczekaj cierpliwie, bo to jest zawsze remedium na każdą dolegliwość. Rozumiecie? Cierpliwość, spokój, opanowanie. Jeśli miałbyś inne opcje, to w ogóle byś się tym nie przejął. Jeśli wchodzisz do, masz tylko jedną opcję, to zaczynasz popełniać błędy. Zaczynasz popełniać błędy dlatego, bo nie masz innych opcji. Ulokowałeś wszystkie swoje pieniądze na koncie, a bank zamknęli. Bank okradli. I teraz co ja mam zrobić? Nie mam pieniędzy. Zabrali mi wszystkie pieniądze. Jak mam to odzyskać? Dzwonisz na infolinię, abonent jest niedostępny. I co teraz? I gdybyś ulokował pieniądze po trochu w różnych bankach, to byś zachował spokój, rozumiesz? Tak samo gdzieś tam dziewczyna. Dziewczyna, która ma doświadczenie, potrzebuje faceta, który ma jeszcze większe od niej doświadczenie. No nie? Naprawdę. Dlatego one większe rzeczy robią dla zasady, rozumiesz? I w tym, co one robią, jest wiele niespójności zazwyczaj. Dziewczyna przykładowo sama do ciebie dzwoni, odbiera, śmieje się. Kurde, widać, że zainteresowana, ale ona musi odwołać. No musi, nie chce tego, ale musi. Podświadomie jej to tam z tyłu głowy wisi. Ona musi odwołać, żeby sprawdzić, czy nie jesteś jakimś psycholem, wariatem, czy nie wpadniesz w furię, bo powiem wam szczerze, jakbym w podstawówce dziewczyna mi odwołała spotkanie, potrafiłem ją wyzwać. Naprawdę, kurde, tak leciałem, że w ogóle zdziwilibyście się. Potrafiłem zadzwonić, ej, co odwołujesz, co? I laska w ogóle gdzieś tam potrafiła się rozpłakać i tak dalej. I co myślicie, że przyszła na to spotkanie? No nie przyszła. Więc mówię, ona cię sprawdza. Ona sprawdza, czy jesteś silny. Nie bój się tego. Ja się nie boję testów. Ja uwielbiam testy dziewczyn, bo test jest oznaką zainteresowania. Jest oznaką tego, że jej się spodobałeś. Idziesz gdzieś tam do pracy, do szkoły, robią ci test. Super! Wow! To znaczy, że są tobą zainteresowani. Gdyby nie robili ci testu, by powiedzieli dzień dobry, nie mamy miejsc, do widzenia. A tak, dzień dobry, proszę usiąść, karteczka, proszę wypełnić. I lecisz, rozumiesz? Jeśli jesteś dobry, to się nie masz czego bać. Jeśli jesteś silny samiec, ogarnięty, pewny siebie, znający swoją wartość, nie masz się czego bać. Nie masz się czego bać, rozumiesz? Wiele słabych tego nie rozumie. Dlatego tak się boi, poci się. Nerwy. Ja nie wiem, co ja mam robić. Ja nie rozumiem tych dziewczyn. Co ja mam robić? No, odwołuje mi ciągle spotkania. Bo może nie potrafisz ogarnąć
tego, że to są testy. I wystarczy napisać OK, a nie gdzieś tam zaczynać z nią jakieś dyskusje, które nie mają teraz sensu. Może nie ma się w co ubrać. Może jej okres przyszedł. I po prostu tak napisała, nie ma co rozkminiać. Najważniejsze to przyjąć to na klatę. Rozumiesz? Testy są po to, żeby je zaliczać. I jeśli zaliczysz te wszystkie testy, no to otrzymasz nagrodę. Jaka nagroda? Komnata tajemnic. Bursztynowa komnata. Rozumiesz? Także nie bój się tego. Naprawdę, nie bój się, że nie odebrała telefonu, nie bój się, że odwołała spotkanie, nie bój się, że przykładowo powiedziała nie, że nie chce się stukać, nie bój się tego, że nie chce dać się pocałować. Nie bój się tego. Spokojnie. Uwierz mi, że jeśli ją naprawdę zainteresowałeś, to praktycznie nic nie musisz robić, ona zrobi całą robotę. Rozumiesz? Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się.